Słuchajcie, ale dowaliłem. Siedzę tutaj 30 minut, rozmawiam do kamery i nie włączyłem nagrywania. Więc od początku. Ponieważ kończy się rok 2023, zbliża się nowy 2024, więc zrobię takie krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w roku 2023. Powiem Wam troszeczkę o planach na rok 2024. Ale zanim to zacznę, to chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo zdrowia. Kasy Wam życzyć nie będę, bo jak jest zdrowie, to i pieniądze też będą. Ale przede wszystkim zdrowia, realizowania swoich planów, celów, żeby się Wasze marzenia spełniały, żebyście ruszyli tyłek i spełniali te marzenia, pomogli im się spełniać, a nie tylko marzyli. No i tyle. Wszystkiego najlepszego. Chciałem również bardzo podziękować patronom, którzy wspierają nas na Patronite, subskrybują nasz fanpage też, ten płatny fanpage. Spora część filmów nie powstałaby, gdyby nie Wy. Także dzięki wielkie za Wasze wsparcie i jak masz ochotę dołączyć do grona osób, które wspierają nas finansowo na Patronite, macie przez to dostęp do różnych tam rzeczy, na przykład zamkniętej grupy na Facebooku, także zapraszam, możecie też dołączyć. Dzięki wielkie. Więc wracając do tego podsumowania, największym wydarzeniem było to, że Danusia w ciążę zaszła, także czekamy na dzidziusia. No i to jest w sumie najważniejsze wydarzenie. Mamy też parę świnek i kurki mamy i mamy też kury takie, co jajka znoszą i słuchajcie, z tymi kurami. Dla tych, co nie oglądali filmu, może gdzieś tam wspomniałem, dla nowych osób, kupiłem kury. Kobieta mi powiedziała, że znoszą jajka, a się okazało, że nie znoszą. Już minęło ponad miesiąc czasu, nie znoszą. Trochę poczytałem na internecie. Wujek Google mi powiedział, że te kury, co kupiłem, to są kury takie odrzucone z farmy jajek, które po prostu nie znoszą jajek, no to oni je wyrzucili, a ja je wziąłem i kupiłem. Oszukali mnie. Ale co, czego mógłbym się spodziewać? Nawet po takim czasie, nie? Ale widzicie, nie znam się na kurach, dlatego bym się znał, to mnie nie oszukali. Teraz już się znam trochę. Jak zmieniło się moje życie od momentu, jak zamieszkałem? Tu bardzo się zmieniło, słuchajcie, jak mieszkałem na tym Panglao czy Sikihor, to były cały czas jakieś imprezki, wyjścia, spotkania, grille, ogniska, cały czas coś się działo. I cały czas ten lifestyle był taki na biegu i non-stop imprezy. I odkąd poznałem Danikę, może jeszcze jak Danikę poznałem, to jeszcze chwilę tam tak imprezowałem, ale odkąd się tu przeprowadziliśmy, to się to wszystko skończyło i się bardzo cieszę. Nie tęsknię mi się za tym, nie już chyba się starzeję, po prostu mi się nie chce. Nie czuję takiej potrzeby, żeby wracać do takiego lifestyle'u. Czuję się tutaj dobrze, tu gdzie jesteśmy, jest tak miło, rodzinnie. No i niech tak zostanie. Półtora roku tutaj mieszkamy razem. I co jeszcze się tu zmieniło? No koszty nam dramatycznie też spadły. Tak jak kiedyś tam wspominałem w filmach, na Panglao żeśmy wydawali 70-75 tysięcy peso. No to te koszty tutaj spadły. No teraz są większe trochę, dlatego że internet, no jakieś tam inne rzeczy doszły, więc jest to 40 tysięcy peso. Teraz na koniec tego roku tyle wydajemy na życie, czyli to jest jakieś 2400 zł na miesiąc. Uważam, że to była dobra decyzja, żeśmy się tu przeprowadzili. I Karol ostatnio mówił, przeprowadź się na Panglao i tak dalej. Nie chcę się przeprowadzić. To już nie dlatego, że boję się, że wrócę do takiego lifestyle'u, bo nie wrócę, już mi się nie chce. Po prostu się leń zrobiłem i mi się nie chce nawet już nigdzie chodzić i imprezować. Mogę tam wyjść raz na
jakiś czas na piwo. Nie wiem, z Karolem, Krzyśkiem, czy tam z chłopakami się spotkać, ale już na pewno nie byłoby to tak, jak było kiedyś. Słuchajcie, powiem wam też o tym, jak kanał się rozwinął. Rajskie Życie to niedawno prowadzę, więc ten kanał to pominę, ale do Daydream Vlog prowadzę też ten angielski. Chociaż stawiliśmy dosłownie 20 filmów, może 20 parę, nie wiem, bo dotarliśmy do ponad 4 miliona osób, co mnie bardzo cieszy. 14 tysięcy nowych followersów i subskrybentów. Mówię Facebook i YouTube razem, będę wam podawał. 144 tysiące lajków, 2500 razy nasze posty były udostępnione i 15 tysięcy komentarzy było. Także całkiem nieźle jak na taki słaby rok z mojej strony na Daydream Vlog. Na kanale tym Mariusz Szpakowski dotarliśmy do 3,5 miliona osób. Przybyło nam łącznie 24 tysiące osób. Facebook i YouTube razem wszystkie dane podaję. Znaczy te lajki, komenty nie, bo tutaj to jest tylko do Facebooka. Lajków było 180 tysięcy, komentarzy 27 i nasze posty były udostępniane 8300 razy ponad. Co dalej, jakie plany? Słuchajcie, plany na rok 2024 mamy takie, że no, czekamy na dziedziusia, ma się urodzić w kwietniu, moja mama jest 21, mój tata z 25 kwietnia, może uda nam się wstrzelić pomiędzy albo w któryś ten dzień. Byłoby fajnie w sumie. Chciałbym też napisać dwa e-booki, ale o czym nie będę teraz mówił, jak napiszę to zobaczycie. Chciałbym też wyjechać na trip. Pokazać wam coś na kanale Mariusz Szpakowski, ale to będzie krótki jakiś tryb, nic długiego. Ja chciałbym też stworzyć taki przewodnik po Sikihor, taki wideo przewodnik, czyli od momentu jak wyjdziecie na wyspę Sikihor, gdzie iść, co zobaczyć, te miejsca na przykład, w które zapraszam swoich gości, tak jak byliśmy z Pamelą czy z Kubą, też na tym wideo przewodniku będą. Czy to będą też miejsca takie po prostu, których nie ma na mapie, a ja ich wytłumaczę, jak tam dojść. No i ostatnia rzecz. To jest, ja bym chciał dokończyć bardzo tą swoją książkę, którą zacząłem pisać jakiś czas temu i ją tak piszę i skończyć nie mogę, więc może przydałoby się dokończyć w tym roku. Jeszcze raz na sam koniec. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Zdrowia. Trzymajcie się i pozdrawiam z raju. Hej.